Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w We're Here To z... Imperialistą. Powiem mężczyźnianym. Tak, który nie potrafi rozróżnić pagórków od gór. Równiny. Tak, moi drodzy, mamy szachy. Ogarnęliśmy sobie w międzyczasie, żeby troszeczkę też mniej więcej rozumieć, co się tutaj dzieje. I tak, ja imperialistą mam tutaj kamienie, widzę wieżę, widzę drzwi. I widzę mój ruch. I mogę się ruszać tylko o jedno pole. Czy widzisz przeciwne rycerze? Widzę dwie przeciwne wieże, a nie przeciwnych rycerzy. A, czyli zgaduję, że pewnie trzeba te rycerze. No. Możliwe, jakby... Dobra. Powiem tak, jedna wieża znajduje się pomiędzy dwoma kamieniami i druga tak samo. Wieża pomiędzy... No tak, to się zgadza. Dobra, okej. Okay. To powiedz mi, gdzie mam się ruszać? W prawo. W prawo, okej. Okay. Dalej. Prawo. Do przodu. Do przodu. Do przodu. W lewo. W lewo. W lewo. W lewo. W lewo. W lewo. Do przodu. O? W prawo. Okay. Do przodu. Do przodu. W prawo. W prawo. Ups. Ja nie wiem, ja tym szedłeś do tej wieży. Cicho! Cicho! W prawo. Do tyłu. W prawo. W prawo. Do przodu. Co się stało? O! Teraz mam dwóch rycerzy. A ja teraz mam inną... Ja... Storm the towers. Storm the towers teraz zostałem. Okej, okay, czyli on mówił, co trzeba było zrobić. Teraz mam tak. Teraz mam herb starczą, więc trzeba, muszę chyba zniszczyć wieżę. Dobra. Muszę chyba obie naraz zniszczyć, tak nie mam wrażenia, wiesz? Jak masz dwóch rycerzy. Masz dwóch rycerzy i do przodu. No. Tak, bo obydwoje się poruszają. Czyli będę musiał dwie wieże chyba naraz zniszczyć, dobra. O Jezu, to się źle skończy. Po prostu wiesz co, wystarczy jednego kamień zablokować na przykład, nie? I potem wiesz, jakoś ich wycofywać, damy radę. Jeden musi ty być... Wiesz, ty wiesz, jak wyglądało moje umiejętności, nie wiem, kostkami. Cicho bądź. Do przodu. Do przodu. Do przodu. No? Do przodu. Nie mogę, bo jest kamień. Przed moim piątym... Już robisz problem. Co tam? Do tyłu. Okej. Okay. Prawo. No? Prawo. Do przodu. Do przodu. W lewo. Do przodu. Do przodu. W lewo. W lewo? W lewo! Jest? Dobra. Proszę. Okej, okay, zrobiliśmy to. O, gdzieś flagi wyszło. Czekaj. Czemu te flagi są zielone? The defeat is near. Dobra, czyli musisz teraz dojść tam po prostu. Dojść, dobra. Okej, okay, move. Musisz się zastanowić. Ile razy możesz iść do przodu? Na razie zero. Bo jestem przed kamieniem dosłownie. Więc muszę albo w lewo, albo w prawo. Prawo. Okej. Okay. Myślę dalej. Do przodu. Do przodu. W lewo. W lewo. W lewo. W prawo. Nie, tak nie będzie miało sensu. Po prostu zablokować którąś flagą kamień będzie najłatwiej. Takie mam wrażenie. Do przodu. Prawo. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Prawo. Nie mogę, bo jest kamień. Niszczysz mi marzenie. Do przodu. Uwielbiam ci niszczyć marzenie, no. W lewo. W lewo. Do tyłu, prawo, do przodu, prawo, do przodu. Jej, udało się. Spada gdzieś. Wait, this was a trap. My sons, what have I done? Co? Tutaj u mnie mówił gość, moi synowie, tak, a nie. Tak. Dobra, idę dalej. Ja na razie nic nie mogę za bardzo zrobić, bo jestem zamknięty jeszcze. Przeszedłem dalej. Gdzieś wielki labirynt się włączył. Dajcie jakieś pomoc? Dobra, zasada prawej ręki. A, otwierają mi się drzwi, wiesz? Powoli. Chyba. I tak to wygląda. A, to jest czasówka. Ja mam w półotwarte drzwi i nic więcej z nimi nie mogę zrobić. Nie możesz na nie kliknąć? Nie.
lewy. Nic nie mogę z nimi dosłownie zrobić. Możecie się leci? No nie, no one są w pół otwarte i to jest wszystko, co tutaj widzę. Cała reszta jest u mnie zamknięta. Nie możesz na nie wyświetlić coś? No nie, nie mogę, chyba, czekaj. A nie, chwila, mogę kliknąć. Wiesz co, mam przyzwyczajenie, że mogę pod E kliknąć. Tak, musiałem kliknąć lewym przyciskiem. Nie E. Gdzie jesteś? Jestem, o, jestem nad tobą, hej! Imperisto, zobacz, tu jestem. Jest jakie brzydkie animacje, nieważne. Dobra. Ty mnie masz chodzić prowadzić. Tak, idź w prawo teraz. Tak, w lewo, w lewo, w lewo, tak, i jeszcze w lewo. Nie, w drugą, do tyłu. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wychodzisz. Idź teraz w twoje lewo. I znowu w lewo twoje. Cały czas w lewo, jeszcze. Dobra, jest. Ale przejdę. A, to to? Tak, bo tam musisz na konkretny przycisk naciskać. Powiem ci, że ja już nic nie widzę. A, bo ja muszę kliknąć, żeby widzieć. Dobra. Idź teraz... do góry i w prawo. W sensie, teraz jak wyjdziesz z tego, to idź w prawo. Tak, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Szybko. Szybko biegiem, bo tutaj masz kawał drogi do przebycia. Tak. Teraz w prawo, w lewo. Pięknie, dobra. Okej. Okay. Czekaj chwilę. Tu, kurwa mać. Dobra, idziesz do przodu. W lewo, dobra, idziesz tutaj w prawo. Tak, w lewo. Do góry, w prawo. Tak, pięknie, czekaj. Czy jest teraz zablokowany? Nie, nie jest zablokowany. Okej, okay. Chwila. O fuck, czekaj chwilę, musisz dać mi moment, bo to nie leci czas, jak stoisz w tym miejscu, w tym obrębie. No tak. Tutaj, potem... Tutaj, o jest, dobra. Okej, okay, idziesz. Przechodzisz przez centrum. Tak, przechodzisz tutaj, idziesz w lewo. Tak, w prawo, teraz prawo. Biegiem, bo tutaj będziesz robił całe kółko prawie. Dobra. W prawo. W lewo. O, prawie że trafiłeś do tego. To już był ten. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Oh well. Tak. Mamy 12 minut tego. Znaczy nie, wcześniej był jeszcze szach, nieważne. Dobra, biegniesz do przodu i w lewo. I przy załomie w lewo. I cały czas w lewo. Dobra. Wydaje mi się, że zawsze biegniesz do tego samego miejsca ogółem. Tylko, że się zmieniają się bramki. Dobra, biegniesz i w prawo. Od razu i prawo, kawał drogi w prawo. W prawo. Przy załom pierwszy i potem tutaj. Tak, dobrze. Wiem, że ja pięknie opisuję, ja jestem mistrzem w tym. Ja jeszcze nie wiedziałem, gdzie biegnę. Dobrze, że do dobrego miejsca biegniesz, to jest najważniejsze. Okej, znowu nas czeka... Ej, to jest ta sama trasa teraz przez te płotki. Tak jak było. Czyli przez płotki, pierwszy załom w prawo. Dobrze, przez płotki. Teraz prawy załom, w lewo. Załom, tak, w prawo, teraz szybko w prawo i jeszcze raz w prawo. Pięknie. Idzie bardzo dobrze. No nie wiem. Cicho tam. Tu, o Jezu, dobra. Będziesz miał zaraz załom w prawo, biegniesz przez środek. Tak, przez załom jeszcze raz, w lewo. Teraz w prawo. Biegiem. To będzie kawał drogi do biegnięcia. Potem załom w prawo i cały czas w twoje prawo będziesz biegł. W prawo. Jej! Dobra, ostatni chyba teraz będzie, bo już lecisz do środka zaraz. No tak, jak będziesz musiał tutaj biec? Ogólnie jesteś dobrze ustawiony, tylko tyle ci powiem. Tylko daj mi teraz ogarnąć dalszą trasę. Dobra. Biegniesz w prawo cały czas do pierwszego załomu. Cały czas w prawo. Znaczy biegniesz przed siebie teraz i w prawo. Tak, i cały czas do pierwszego załomu. Potem znowu będzie w prawo. Dobra. Przez załom przechodzisz. Biegnij dalej. Tak, i znowu przez załom. Pięknie. Jej! Udało się! Jakie to było straszne. Gdzie jestem? Nie wiem, ale ja na razie nic nie mogę zrobić, jeśli o to chodzi. Chyba będziemy musieli to powtórzyć. Czemu?
Czemu? Na pewno coś wiedzieć czemu, albo możemy poczekać, aż czas się skończy. Bo widzę, że już to na pewno będzie czasówka. Powiem ci tak, mnie się otworzyły teraz drugie drzwi. Więc ja przez nie to biegnę. Dobrze. Powiedz ci, co ja widzę. No, dawaj. Bo ja widzę, biegnę. Że spadłem w taką wielką dziurę. Mhm. I stoję na labie, która się podnosi. Okej. Okay. Powiem ci tak, ja mam takie śmieszne kołowrotki tutaj. Ale ja dosłownie stoję na labie. Jestem nie mam pewien, że powinieneś się zrespić teraz przede mną. A teraz ja ci się od niej poleciał w górę. Co? Jakim cudem? Halo? Czy ja gdzieś źle poszedłem? Nie no, bo... Nie, to znaczy... Weź podejdź do ściany, bo cię chyba widziałem przed momentem. Tutaj? Tam... O tak, widzę cię. Tak? Spójrz w dół. Nic nie widzę, ja mam te kraty pode mną. No tak, ja też mam kraty. Tylko, że ja cię tam widzę stąd. A ja cię tutaj nie widzę. Które są niezrenderowane tam. Co tu się stało? Tak, o, cześć, dobra. Pamiętaj, nie spadłem teraz. Wow, super. O, ja tu mam jakąś ściałkę do dołu, teraz dobra. Coś się oznacza. Dobra, ale z której strony? Z tamtej? Trójkąt z kółeczkiem w środku. Trójkąt z kółeczkiem, trójkąt jest w dół, tak? Skierowany. W górę. I kółeczko jest w środku? Tak. Dobra, okej. Okay. Jak mnie odwróciłeś, to mam kolejny symbol. No. To jest taki... X i masz takie dwa kółka, duże i małe. X duże i małe kółko? A małe kółko, duże kółko jest to wszystko przekreślone. Czekaj, ja czegoś takiego nie mam w ogóle. Ja mnie tutaj. Małe kółko, duże kółko przekreślone X-em. Wysuwaj sobie odwróć to pierwsze. Może dwa razy, jak możesz. Trzy razy. Cztery razy. Czaj, bo ty... Czy mamy coś innego w tym? Możliwe. Dobra, trójkąt w górę i w środku powinno być kółko. Czekaj. Trójkąt w górę. Kółko jest wpisane w trójkąt, tak? Tak. A dobra, okej, okay. No. Teraz? Dobra, to teraz masz takie kółko. No. I takie trzy, tylko nie ma tego ojca. Dobra, jest. Okej, teraz masz rąb. Z dwoma takimi kreskami w środku. Z dwoma kreskami. Ten rąb jest pod kątem. Dobra, mam. Okej, teraz masz takie dwa trapezy wpisane w siebie. Jeden trapez wpisany w drugi trapez i dolna podstawa jest słusza. Dobra, jest. Gotowe. Z drugiej strony coś możesz mieć teraz. Okej, teraz mam taki... Ja by równoległy łobot, tylko nie ma góry. I w środku jest wpisany kolejny równoległy łobot. Nie ma dołu. Dobra, dalej. O. Przekręciłem po prostu. That was fast. Przekręciłem po prostu ostatniego. Idziemy, imperialisty, jesteśmy już razem. Tak. Książka. Ja nie mogę. No. To sobie poczytałem. No. Ale zobacz, tutaj miałem coś takiego. Widzisz? I tobie to zmieniało kolejną. I ja po prostu zrobiłem błąd, bo ja tutaj na początku ustawiłem to. Na początku to ustawiłem, zamiast tamtego trójkąta. Nie było trójką. Wiem, powaliło mi się. Nie. Idziemy. Są te drzwi. Zamknięte. Tam są zamknięte. Chodź, tutaj mamy, w prawo trzeba iść. Są otwarte. Nie. Tutaj są otwarte. Okej, okay, ja wiem, co to jest za poziom. I to jest dosyć ciekawe. Masz ster. Za ster. Tak. Ja cię tym sterem steruję. No, musisz sterować chyba w górę albo w dół, nie? No. Próbuj coś zrobić z tym sterem, nie możesz? Oj! Dobra, zrzuć mi to na dół z powrotem. Jeszcze bym wiedział jak. Ej, imperialista, chodź tutaj na chwilkę. Tak? Spójrz do góry. Przyjacie. Spierdalamy. O, to jest jakieś... Dobra. Co? Wiem, że tam można kliknąć w dół. A ta winda sama z siebie tutaj zjedzie? Teraz? O, przyjaciel. O, po co jest w ogóle crouch? Nie wiem, po co tutaj był crouch, tak szczerze. Przydał nam się... Nie wiem. Dobra, chodź, wchodzimy. Nie wiem, czy to się dobrze skończy, a dwa i wejdziemy. Spróbuj. Jak coś, to wyskoczymy. Dobra.
Tak, to był geniusz. To był mój geniusz, tak, jak zwykle. Dobra, jeszcze raz. Bardzo dobrze przetłumaczone, tak? Retry from checkpoint. Imperisto? Uwaga na lądowanie. Nie, patrzę na tę polską czcionkę, bo to jest tragedia. Wydaje mi się, że prawie skończyliśmy już tę grę. Nie, dlaczego? Wydaje mi się, że już ją prawie kończymy. Bo nagle jesteśmy razem. Pamiętasz, że ostatnim razem też jak byliśmy razem, to już był prawie koniec gry. Dobra. Wiesz co, jak kliknę do góry, spróbuję pojechać do góry i zobaczyć, co się stanie, nie? No najwyżej ty sobie przyjedziesz tutaj. O, dobra, jadę. Ej, przyjaciela tutaj nie ma. Tam jest jakaś dźwignia. Tam z drugiej strony jest jakaś dźwignia. O. Słyszę naszego przyjaciela. Jest tutaj wyjście. Imperialisto. I są jakieś dwie na sześć lampek włączone. Powiem tak. Zjechałem ci windą. Wiem chyba, co mogę zrobić. Wiem, co mogę zrobić. Bardzo głupi pomysł, ale chyba wiem, jak włączyć kolejną lampkę. W którą stronę to było? To chyba było w tę stronę, czy nie? Nie, jest tutaj. Dobra. Mam, kolejną lampkę włączyłem. Imperialisto. Nie stój teraz na tym. Słucham? Nie stój dalej. Czemu mam tak nie stać? No bo muszę to teraz na górę wziąć. No to kliknij na górę i wyjdź z tej windy. Od razu. Bo to chwilę zajmuje, zanim ona przyjedzie. Okej, już. Już? Dobra. A czy coś jest nad tym? No właśnie patrzę nad tym, czy coś jest i chyba jest. Albo i nie. Tak, coś jest też u góry. Daj mi chwilę. Jest. A ja słyszałem naszego przyjaciela znowu. Zjedź windą na dół teraz, masz tam przycisk na dół. Ale o co chodzi z tym sterem? Nie wiem, na razie mniejsza o to. Tutaj jest wyjście. Bądź tak, mamy zapalone. Tutaj mam zapalone 5 na 12 lampek. To jeszcze dużo pominęliśmy. No, możliwe. Ale zakładam, że to jest właśnie tajemne zakończenie. I chyba nawet wiem, co może być jego ten. Możesz wjechać już do góry ogółem, bo nic już tutaj więcej nie znajdziemy raczej. Chyba wiem, co to zakończenie mogłoby oznaczać. Wiesz, co to znaczy, prawda? Ja jestem tego świadom. Że i ty, i ja dobrze wiemy. Co to znaczy. No, a czego brakowało w poprzedniej części? Pomyśl. Przytulenia się do czarnego pana? Tak, oczywiście. Chodź. A, to ja mogę sobie sam wjechać windą do góry. Chyba już wiem, po co jest ten ster. Po co? A. Cześć, imperialisto. Cóż, moglibyśmy próbować tę grę zrobić na 100%, ale totalnie zapomniałem o tym, że w tej grze jest coś takiego jak ten mechanizm, jeśli mam być szczery. Robienie tej gry na 100%. Nie byłoby aż takie złe, jeśli by tylko nie trafiły się nam takie bugi, jak nam się trafiły tutaj. Powiem ci, że ja mam bardzo teraz nieprzyjemne wrażenie, że poprzedni odcinek miał 36 minut, a ten będzie miał 20 czy coś. Bo połowa tego odcinka to jest czekanie, aż nam się skończy ten, skończy odpadło czas. Odpadło ci się? Nie. Na pewno nie? Zupełnie nic nie mogę zrobić. Zachwalę o, teraz! Udało mi się. Teraz się otworzyło dopiero. Cześć, imperialisto! Jak właśnie w ten sposób zostawia przyjaciół. No dzięki. Klasyka. Nie, tak, ale ej, to było fajne, podobało mi się, w sensie przyjemne, naprawdę przyjemna gra, w sensie krótka, ale przyjemna. Problem jest to, że trafiliśmy na strasznie chamskie bugi, które bardzo tutaj zepsuły parę to rzeczy. Trafił, ten trafił. No. Przepraszam bardzo, też musiałem przez to czekać, okej? Moi drodzy, powiem tak, parę rzeczy, które tutaj warto nadmienić na temat tej gry. Jest okropnie zoptymalizowana. 1080 Ti ma problemy, żeby ją uciągnąć w 4K na wysokich.
więc przy nagrywaniu oczywiście. Znaczy bez nagrywania bardzo ta gra zżera kartę, to jest 90% około. Imperialista jakimś cudem na 1080 daje radę wyciągnąć wyniki na poziomie 43% wykorzystania, nie pytam. Niemniej jednak, jest parę rzeczy, które bolą w tej grze i jest to głównie właśnie optymalizacja i bugi, które się tutaj trafiają, plus język polski, jak widać, jest on no bolesny, jeśli chodzi o czcionkę. Brakuje mi też jeszcze mnóstwo napisów, szczególnie kiedy mówi jakiś przeciwnik albo coś, bo było tutaj parę razy, było parę kwestii narratora, które albo trzymamy tego potwora, czy to króla, czy kogokolwiek, które gdzieś nagle nam przeminęły. I to jest taki mały problem, moim zdaniem. Imperialista, może ty się jeszcze coś wypowiesz? Ogólnie gra sama sobie fajna. Względem jedynki powiedziałbym, że lepsza. Tak, to pewne, ale jeżeli krótka. Jeżeli chodzi o zadatki, no... My mamy po prostu doświadczenie w tym. Zwłaszcza w Labiryncie. O tak! Labirynt to było złoto. Oj, nie powiem ci, że nie umiałbym ci tego inaczej wytłumaczyć. Jeśli chodzi o labirynt, miałem straszne problemy, żeby to przejść. W sensie... W labiryncie nastąpił skok wiary do lawy. Tak, dokładnie, skok wiary do lawy. Przez kraty, które nie przyjęły uderzenia. Po prostu zawaliłeś kraty, imperialisto, tak? Ja wiem, że jestem chudny, ale bez przesady. Tak, ty po prostu, dobra, tak, ty nie zawaliłeś, ja jakbym tam spadł, to bym zawalił, ty po prostu wziąłeś i się przez nie przycisnąłeś. Dokładnie. Tak. Czy będziemy robić tę grę na 100%? Nie. Raczej nie. Za dużo jest takich rzeczy, które tutaj potrafią zirytować i które trzeba przejść za pierwszym razem. Oprócz tego, no, zagadki były fajne, bo były nowe, tak? Było dużo zagadek nowych, były też rzeczy, które już się powtórzyły, ale nie było to aż tak złe. Boli mnie tylko trochę długość, bo ta gra mimo wszystko swoje kosztuje. Nie sądzisz? To znaczy, szachy na pewno były lepsze niż w jedynce. Oj tak, szachy... Znaczy powiem tak, w jedynce też były fajne, ale tutaj były jeszcze ciekawsze. Zresztą nawet nie były szachy, to było, nie wiem jak to nazwać. Każda nie jakaś, wiem, o co chodzi. Tak, jakaś strategia, tak. Co mi się bardzo podobało, to były obrazy, w sensie to układanie tych obrazów było fajne. Góry, równiny. Tak, góry, równiny. I w sumie to, że tutaj mogłem podejrzeć dokładnie, sobie kliknąć po prostu lewym przyciskiem i sprawdzić dokładnie, co muszę zrobić. Problem było to tylko, że w pewnych momentach miałem zagwozdkę, na przykład jak przechodziłem właśnie do labiryntu, nie wiedziałem, że ja muszę przejść przez drzwi, muszę kliknąć na te drzwi. Myślałem, że będę mógł spokojnie tam po prostu, wiecie, wejść i będzie wszystko w porządku, a okazało się, że nie, że muszę po prostu na te drzwi kliknąć, co było dziwne, po prostu loading screen tam był zupełnie, zupełnie potrzebny. Podobała mi się akcja z kostkami, że to było takie trochę czasówkowe. No i w sumie to tyle z takich rzeczy. Chyba, że masz coś jeszcze. Bardziej potencjał wykorzystać tych rycerzy, co trzeba było im miecz, tarczę donieść. No to prawda. To naprawdę też rycerzowi trzeba było jedną rzecz tylko przynieść. No chyba, że po prostu akurat nam się taki seed trafił, tak? Taki przypadek. To wie. Przypadek? Nie sądzę. Bo ty mogłeś włożyć albo w jedną, albo w drugą rękę, tak? No, czyli wydaje mi się, jakby nie mam pewności, a wydaje mi się, że może to było po prostu nasze szczęście, tak? Ale no, ta gra do najcudowniejszych nie należy. Aczkolwiek jest fajna, tylko że, tak jak mówię, cena względem długości tego wszystkiego jest troszkę, moim zdaniem, nieadekwatna. Chyba, że po prostu mieliśmy mega pecha. To też może być tak. Jeśli chodzi o tak jak mówię, i bugi, i to wszystko, ale... problem, moi drodzy, bo ja to mogę teraz pokazać, najwyżej zepsuję trochę nagranie. Ale... co wam chcę pokazać, to co się dzieje tutaj po prostu. O! Patrzcie. Ulne ustajenia jakości. Ntil Yazin. Nie wiem, w jakiemu to jest, ale jak widzicie, dobrze nam idzie. Więc to jest problem, to jest bardzo dużo problem właśnie z czcionkami, z czymś tego typu. Trzeba niestety włączyć wisynka, bo bez wisynka ta gra po prostu zżera wam całą kartę graficzną, to nie ma znaczenia po prostu. Ja mogę mieć wyłączone SSAO, mogę mieć po prostu wyłączonego wisynka, wtedy mam 100%, mogę włączyć SSAO, nadal będę miał 100%, nawet ponad 100%, co wykazał mój menedżer zadań. I dlatego to mnie po prostu strasznie dziwi. Dlaczego ta gra aż tyle zżera? Tak jak mówię, optymalizacja tutaj po prostu się. Czasami troszkę wydaje mi się, że gra jest lekko za ciemna, nawet jeśli sobie jasność podbijesz. To takie, w sensie są bardzo nierówne poziomy, jeśli chodzi o jasność. No i w sumie tyle chyba. To wszystko z mojej strony. To jeszcze imperialista może ci przyszło na myśl? Raczej nie. A, że możesz grać po angielsku, kurde.
No, można było grać po angielsku, ale myślałem, że szczerze mówiąc będą pokazane właśnie te napisy przez narrację i wtedy liczyłem na to, że będzie mógł sobie ktoś po prostu przeczytać, kto nie zna angielskiego. Okazuje się, że... W jedynce nie było też. Nie było? Nawet nie pamiętam teraz. Nie było. No ja najwyraźniej się przeliczyłem, tak? No nic, moi drodzy. Może w zanim trójkę kupię, to... Będę musiał się na tym grubo zastanowić, szczerze mówiąc. Jakkolwiek gra jest fajna, tak... To jest dużo pieniędzy. To jest naprawdę dużo pieniędzy. W sensie względem tego, za co ja kupuję gry. Tak. Dobra, moi drodzy. Już teraz nie przedłużamy. Myślisz, że czas się pożegnać, czyż nie, imperialisto? Dokładnie. To co, widzimy się, moi drodzy, z wami kiedyś w kolejnej jakiejś grze. W ogóle właśnie, jeszcze jedna rzecz może, zanim jeszcze zakończę. Pamiętasz, ty mówiłeś, że chyba na How Long to Beat ludzie kończyli tę grę w 2 godziny, tak? My ją skończyliśmy... My ją skończyliśmy... Średnia była 3-4 godziny. No to my skończyliśmy tę grę w... No, łącznie, jakby pomijając tego buga, który nam się trafił, skończyliśmy tę grę w godzinę 10. Nawet szybciej, chyba w godzinę. Więc to mnie mega dziwi. Czy to jest po prostu to, że my jesteśmy jakoś zgrani czy coś, a może to przez to, że graliśmy poprzednią część, nie wiem. W każdym razie, no trochę mnie zdziwiła, tak jak mówię, ta długość. Liczyłem na to, że rzeczywiście 2 godzinki będą, no ale wyszło jak wyszło. Dobra, nie przedłużamy, dziękujemy wam bardzo za uwagę, żegnamy się, do zobaczenia i... See you next time. Witaj. Ej, ile to trwa w ogóle? To chyba z 10 minut, nie? Czy 5 minut? O! O nie, jednak teraz bardzo... Wypadłem poza siadry.